Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku naszych przygód z Wanderwel. Witam was z łukiem, który mi służy za miecz w ręku. I teraz, jako że jesteśmy w Telfyr, udamy się do Falesarano, gdzie mieliśmy, raczej w okolice tego miejsca, gdzie mieliśmy wykonać zadanie dla jednej z gildii. Więc siup do wody i lecimy. Jako że jesteśmy ciut przeciążeni, to nie będziemy zbierać lutu po drodze. Tak, sprawdźmy sobie statystyki naszego artefaktu. Daedryczne zakrzywione ostrze. 15-40, 20-55-15. Jest to jedna z najlepszych broni, jaką znajdziemy przez całą grę. Przynajmniej w podstawce. Z tego co pamiętam, naszym celem była jedna z kopalni, Sulsenipula chyba, czy Dispula, czy jakoś tak. Nie pamiętam już dokładnie. Jednak niestety to odryczne zakrzywione ostrze nie jest tak mocne jak Chryzamer, który swoją drogą jest bardzo podobny w statystykach. Jednak mam większe rozrzuty niżeli nasz diadryczny, zakrzywiony miecz. A jak wiadomo, rozrzut też jest ważny. Mówię tutaj o rozrzucie statystyk w danej broni. Jeżeli broń ma statystyki 1,20, to logiczne jest, że będzie przykładowo gorsza od broni, która ma statystyki 5,12, przynajmniej według mnie. Trochę ciężko będzie nam teraz szła walka tą bronią, bo co my tu mamy w ogóle? Ile mamy? 36 punktów tylko. Jak na nasz obecny poziom jest to bardzo mało. Oczywiście awans. Całkiem o nim zapomniałem. Ale zawsze coś. O, Jurta, Oda i Szacha. Ciekawe kto to jest. Cóż, był zwykłym bandytą z tego co widzę. No nic, to naginamy dalej. Przydałby się nam jeszcze jakiś artefakt znaleźć, artefakt, amulet. Moglibyśmy jeszcze wcześniej pozwiedzać trochę te wieże Telfyr, jednak na to jeszcze przyjdzie pora. No cóż, najlepiej nam idą z tego co widzę cięcia zza głowy. To tak jak naszą bronią obuchową walka. Bardzo ją przypomina. Gdzie my konkretnie mamy iść? Kopalnia Disapla. Północny wschód od dunmerowej twierdzy Falesanrano, tak? Północny wschód. Północ, południe, wschód, zachód. Cóż, to idziemy przy brzegu w takim razie. Może i Falesanrano zwiedzimy? Kto wie, co tam znajdziemy? Z tego co mi się wydaje, jesteśmy nawet blisko Koradur. Czym jest Koradur? Koradur jest to miejsce, w którym wykonujemy zadanie dla deadrycznego... 90 punktów akrobatyki, świetnie. Dla deadrycznego lorda zwanego Molagbalem. I w Koradur mamy za zadanie zabić jednego z jego nielojalnych sług. W owym miejscu zdobywamy właśnie buławę. A raczej wykonujemy zadanie, dzięki któremu otrzymamy od niego owy artefakt. Nie jest to zadanie jakoś skomplikowane, bo nasz znajomy, mam tutaj na myśli Mentana, chodzi o tego Didrota, którego dostaniemy zlecenie zabić, nie jest silniejszy, nie jest jakimś przeciwnikiem trudnym, jest to zwykły Didrot. Z tym, że jest mocniejszy niż Didrot. Dobra, odpocznijmy sobie godzinkę. I wejdźmy do środka. Pewnie trzeba będzie się wyposażyć już w zgniatacz czaszek. Jak to mamy w normie już. Oho, skrzydlaty mrok. A spróbujmy tym.
To jest miecz, którym możemy się ćwiczyć. Oczywiście, hełm Kretokrabi. Jesteśmy na ziemiach Tylwanii przecież. A co my tu mamy? Kazanie Viveka. A nic ciekawego. Tu oprócz serca Deadry też. O, czyby to była kolejna z artefaktem jakimś? Nie przepadam za tą dezintegracją pancerza. O cholera. Skubany zregenerował sobie na mnie punkty życia, no. Oprócz tamtych dwóch artefaktów mam jeszcze pancerz Hircyna, którego niestety nie będziemy korzystać, bo jest to pancerz lekki. Co my tu jeszcze mamy? Zgubę mamy. Broń obuchowa. A sobie teraz z nią pochodzimy. Co my tu jeszcze mamy? Mamy zgubę i zgniatacz czaszek. Zguba jest wyraźnie słabsza od zgniatacza czaszek, jednakże dla beki można pochodzić. Poza tym ładnie wygląda. I świeci się. W sumie już cała zbroja nam się świeci. Jolo, na środek góry, co tam? Jop. I lecimy. Łop. I w dół. Pastwiska. Jeszcze trochę i wylądujemy w WOS. Też takie mini miasto, do którego można dojść tylko drogą morską. W sumie te wszystkie bronie przydadzą nam się w Trybunalu, bo istnieje takie muzeum, w którym możemy owe bronie oddać. Za kasę oczywiście, nie ma nic za darmo. Że nie spodziewałem się, że na pastwisku będzie aż tak niebezpiecznie. No ale w końcu mamy poziom 28 już. Kolejny skrzydla tym rok do kolekcji. Ci nas pewnie zaatakują. Też. O, zgiń wreszcie. Cóż, tak to już jest, jak atakują nas, jak się oni nazywali? Popielni bandyci. A otoż i nasza twierdza Falesanrano. Czy mamy iść wzdłuż rzeki, by dojść do tej kopalni, do której mamy się dostać? Jednakże ja zamierzam zwiedzić okolice tego miejsca. Dlaczego? Albo być może będziemy mogli się z niego teleportować. O, ktoś tam jest, pewnie kolejni bandyci, z którymi się rozprawimy. Przy pomocy Chryzamera tym razem. Tylko wpierw trzeba nam tutaj przywrócić trochę. O, wytrzymałości, super. Nie wiem, czy tutaj właśnie, czy to właśnie tutaj nie leżał jeden z rannych świątynnych strażników, bo wtedy byśmy sobie pożyczyli jego zbroję. Czy ten miecz wygląda tak kozacko? Mali chyba nie ma lepszej broni. Tylko teraz pytanie, co lepsze, deadryczne ostrze czy Chryzamer? Oczywiście teatryczne ostrze waży o wiele mniej, jednak zadaje mniejsze obrażenia. Ale nie aż tak bardzo.
O, skubani, jacy tu mocni są. Nie spodziewałem się, że przeciwnicy po tej stronie Vanderveld będą aż tak mocni. Kurczę. Kościany Kirith Gahulan. Aż tak słaby to on nie był. Całkiem nieźle się w nas wbił. Myślę, że teraz najbezpieczniej będzie zostać przy zgniataczu czaszek. W końcu po coś jest do zgniatania czaszek. Falensarano, portal. My nie mamy czasem indeksu? Nie, nie mamy. On był do kupienia gdzieś tam. Co my tu jeszcze mamy? Indarnyon. No cóż, do Indarnyon będziemy mogli się udać. To już wiem, co zrobimy. I rozejrzeć tu po okolicy, bo tutaj może leżeć ten strażnik świątynny gdzieś. A jeżeli nie, to wykonamy zadanie z naszej jaskini, a później udamy się tutaj z powrotem. Po co? A tylko i wyłącznie po to, by udać się w dalszą podróż dzięki temu. No w końcu trzeba korzystać z portali, jak dają. Warto nadmienić, że jest to jedna z jedynych możliwości do poruszania się w miarę sprawnego po Vanderveld dla wampirów i dla wilkołaków. Dobra, odpocznijmy godzinę. Dobrze, jeszcze raz, jaki mamy cel? Okej, mamy wykonać rozkazy. Górnicy. Twoje rozkazy. Okej. Musimy udać się w głąb kopalni i sprawdzić, czy z medykiem wszystko w porządku. I wszyscy tutaj kopią ebon, tak? Dobra, rzućmy światło w takim razie. A raczej kocie oczka. O, ogary. Serio, nie mógł sobie z tym strażnik poradzić? Serio? Ciekawe, ile jeszcze zadań trzeba będzie wykonać dla tego jegomościa. Musimy być szczery, ciut irytuje mnie tutaj, jak NPC się poruszają. Nie ma porównania do Obliviona i Skyrima, niestety. Ale lepsze to niż nic. Thank you. May you find all that you seek, traveler. Więc to wszystko. No dobra. Więc to było całe zadanie. Prostszego zadania od dawna nie wykonaliśmy już. Ale lecimy dalej. Teraz w takim razie udamy się przez jakiś portal. Tak dla urozmaicenia naszej przygody. Dobra, teraz jak tu możemy wejść? Oczywiście trzeba iść tędy. Już oszukaliśmy system, bo przeskoczyliśmy sobie. To co teraz? Losowanie. Lewo czy prawo? Czy skaczemy już tak wysoko, a nie możemy tutaj podskoczyć? Jeszcze trochę i będzie setny poziom akrobatyki.
Będziemy najlepszym akrobatą na Vanderbell. Czasem w niektórych twierdzach jest tak, że ludzie tam urzędują, a nie Deadry. Dobra, Indarnion czy może Talesero?